Cześć, witam Was w moim kolejnym filmiku, w którym chciałabym Wam opowiedzieć o homonimach części drugiej, ale może nie do końca. Chciałabym dzisiaj właśnie skupić się bardziej na tym, jak uczyć się nowych słówek w języku koreańskim. A chodzi mi o to, żeby nie uczyć się słówka samego w sobie jego znaczenia, ale bardziej w jakich kombinacjach to słówko występuje i przez co nabiera jakby różnych znaczeń. Tak więc tutaj Wam podam kilka przykładów i zobaczymy, na czym to polega. Także zaczynajmy. Pierwszym słowem, które chciałabym Wam tutaj powiedzieć, jest czasownik tada. I teraz spójrzmy. Na przykład, 지하철을 tada będzie to jechać metrem lub wsiadać w metro. To oczywiście zamiast tego 지하철 można sobie wstawić każdy inny ten środek transportu. Ale w swoim przypadku tada oznacza jechać. Ale na przykład, 피부가 tada jest to opalić się. Potem, 상을 tada dostać nagrodę. Czyli to właśnie tada będzie jako nazwa dostać. I 나무를 tada wchodzić na drzewo. Tak więc sama w sobie tada może oznaczać takie, mieć takie podstawowe znaczenie, na przykład właśnie jechać, wsiadać, ale jak połączymy sobie z jakimś innym tutaj rzeczownikiem, nagle wam damy tutaj zupełnie inne znaczenie. Dalej, syda. Również mamy tutaj bardzo dużo znaczeń, na przykład piądzi rys syda, pisać list. A więc syda jako tutaj takie pierwsze znaczenie. Drugie, młodzia rys syda, to będzie zakładać, nosić czapkę. Ponieważ syda jest to czasownik właśnie zakładać, nosić, na głowę lub nad głową. Na przykład właśnie parasol też można syda i tak dalej, i tak dalej. Potem masi syda, smak jest gorzki. Czyli się syda to też jest być gorzkim. Na przykład cytryna może być gorzka, prawda? I ostatnie, insangel syda, jest to zmarszczyć brwi. Czyli taki nasz po prostu wyraz twarzy. Czyli też także widzimy, że tutaj syda też może mieć różne znaczenie. Dalej mamy kollida. I pierwszy przykład jest to 2시간 kollida. Znaczy to zajmować 2 godziny. Czyli właśnie gdy kollida połączymy z jakimś okresem czasu, więc to znaczy, że właśnie ten czas, tą ilość czasu to jakby nam zajmuje coś. Potem 병에 kollida to będzie zachorować. 양심에 kollida, mieć wyrzuty sumienia. I ostatnie 그림이 벽에 kollida, jest to obraz wisi na ścianie. Dalej, sada. I mamy tutaj pierwszy przykład. Kapsi sada, cena jest niska. Choć dosłownie to sada oznacza tania. Czyli by po koreańsku mówiły, że cena jest tania, po polsku raczej mówiły, że cena jest niska. Dlatego tutaj właśnie zrobiłam tak tłumaczenie naturalne i w nawiasie tłumaczenie dosłowne. I drugie, cimel sada, będzie pakować bagaż. Czyli właśnie to mamy też znowu kolejne dwa znaczenia tego samego słowa. Dalej mamy padzida. I na przykład iga padzida, znaczy, że ząb wypada. I to ząb padzida to będzie akurat jako wypaść. Kolejne, sarangę padzida, zakochać się, bo sarang to będzie miłość. I sari padzida, schudnąć. Sar to sobie nasz taki własny tłuszczyk, można sobie tutaj tak to nazwać. No i właśnie, że on nam też jakby odpada, także schudnąć po prostu. Dalej mamy kolda. I na przykład mamy tak, osyl od Korei kolda, będzie to powiesić ubranie na wieszaku. Od to są ubrania, od Korei wieszak na ubrania, no i kolda powiesić. Potem na przykład Maryl Kolda, nawiązać rozmowę, jakby zagadać na przykład. John Harrell Kolda, zadzwonić. I na przykład Moksumyl Kolda, ryzykować życie. Że też widzimy, jakby zupełnie mamy tutaj różne znaczenia tego czasownika Kolda. Tutaj mamy Puryda. Pierwsze znaczenie, Noreryl Puryda, śpiewać. Śpiewać piosenkę na przykład, bo właśnie Nore to jest dosłownie tej piosenka. Pega Puryda, być pełnym, jak to widać na przykład na obrazku. Irym ro puryda, wołać po imieniu, bo irym to imię. I kiongcharyl puryda, zadzwonić, zawołać. Też można tak sobie dosyć powiedzieć policję po prostu. Czyli pewnie teraz się chodzi o tutaj dzwonienie, prawda? Czyli tak to wygląda z czasownikiem puryda. Kolejne, maryda. Na przykład mugi maryda, być spragnionym. Potem mumi maryda, być chudym, bo mum to ciało. I pallega maryda, pranie wysycha. Czyli sobie tutaj możecie jakoś tutaj skojarzyć właśnie to wysychanie prania z na przykład suchym gardłem w pierwszym przykładzie, dlatego to trzeba się tam być spragnionym, prawda? Kolejne, tylda. Na przykład, kabangel tylda, nieść torbę. Czongi tylda, przywiązać się. Kamumi tylda, jeść suszę. I kolejne, pabyl tylda, to będzie jeść posiłek. Możecie się tutaj zdziwić, dlaczego tylda to będzie jeść, ale tylda jest to jeść w honoryfikacji. Czyli wtedy mówimy, że dziadek coś je, babcia coś je, szef coś je. Wtedy można użyć tego czasownika tylda, a można i powinniśmy go użyć zamiast czasownika mokta, którego pewnie już znamy.
I ostatni przykład. Mamy tutaj czasownik kuhada i na przykład mamy tak. Mure padin saramil kuhada. Znaczy to uratować człowieka, który wpadł do wody. Dosłownie. Mure padin saram jest to po prostu osoba, która wpadła do wody. I kuhada uratować. I drugie. Il chariril kuhada. Znaleźć pracę. Czy to mamy znaleźć albo uratować. To są zupełnie dwa różne znaczenia. Te przykłady tutaj podane przeze mnie to się nie są wszystkie użyte tych czasowników, które podane, podane są jeszcze inne. Ale chciałam kilka takich często używanych, wydaje mi się dosyć ciekawych przykładów wam tutaj powiedzieć i też zwrócić uwagę na to, jak możemy zrobić błąd, ucząc się samego czasownika w sobie, bez jakichś tam jego związków z innymi rzeczownikami. Także mam nadzieję, że ta lekcja wam się podobała i w takim razie też dajcie mi komentarz, co o tym myślicie. Proszę też subskrybować i lajkować wideo i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!